Tym razem skoncentrujemy się na pogłębianiu naszego zrozumienia mnożenia. Zrobimy to na przykładzie mnożenia 4 razy 7. Niektórzy z Was na pewno wiedzą, ile to jest 4 razy 7, ale nawet jeżeli wiecie, to i tak możecie skorzystać z tego filmu, bo zastanowimy się nie nad wynikiem tego mnożenia, tylko nad tym, jak rozbić to mnożenie na prostsze części. A takie rozbijanie na prostsze części przydaje się w o wiele trudniejszych przypadkach niż 4 razy 7. Przyda wam się w przyszłości, kiedy będziecie wykonywać coraz trudniejsze obliczenia. Mnożenie 4 razy 7 możemy przedstawić graficznie na kilka sposobów. Mój ulubiony sposób wizualizacji to skorzystanie z pomocy wkurzonych kotów. No tak, ciągle są wkurzone. I zaraz przekonamy się, że ten układ kotów przedstawia mnożenie 4 razy 7. Mamy 4 rzędy, to ta czwórka i każdy z tych rzędów złożony jest z 7 kotów. Możemy powiedzieć, że jest to tablica 4 na 7 albo siatka 4 na 7. Gdyby ktoś zapytał was, ile jest tych wszystkich kotów, to obliczylibyście 4 rzędy albo wiersze razy 7 kolumn. Czyli 4 razy 7. Inaczej możemy przedstawić mnożenie 4 razy 7 na wykresie podobnym do osi liczbowej. Może znacie już taki sposób: przedstawionych jest tu 7 czwórek, albo inaczej 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Plus 4. Możecie te czwórki pododawać i otrzymacie wynik mnożenia 4 razy 7. Ale obiecuję, że zaraz rozbijemy to wszystko na prostsze kawałki, żebyśmy mogli w przyszłości rozwiązywać trudniejsze zadania. Co by było, gdybyśmy nie pamiętali, ile to jest 4 razy 7, ale na przykład pamiętalibyśmy, ile to jest 4 razy 5 i na przykład, ile to jest 4 razy 2. Jak się chwilę zastanowić, to 7 możemy zapisać jako 5 plus 2. Co by było, gdybyśmy najpierw policzyli, ile jest kotów? W czterech rzędach i pięciu kolumnach, a potem policzyli, ile jest kotów w czterech rzędach i dwóch kolumnach. Widać, że te dwie liczby kotów razem to dokładnie to samo, co liczba wszystkich kotów. W takim razie mnożenie 4 razy 7 to dokładnie to samo, co 4 razy, tu zapiszemy nawiasy, co oznacza, że tę część należy wykonać najpierw, i zamiast 7 zapiszemy 5 plus 2. Bo 7 to 5 plus 2, czyli mnożenie 4 razy 7 to to samo co 4 razy 5 plus 2. Ale 5 plus 2 musimy obliczyć w pierwszej kolejności. To dokładnie oznaczają nawiasy. 5 plus 2 to 7. I na rysunku widać, że jest to równoważne całkowitej liczbie kotów, która jest równa liczbie kotów zakreślonych na pomarańczowo. Jest ich 4 rzędy razy 5 w każdym rzędzie, czyli to się równa 4 razy 5. I do tego możemy dodać drugą grupę kotów, albo kocich twarzy, wkurzonych kocich twarzy, a w drugiej grupie kotów jest 4 rzędy razy 2, czyli dodać 4 razy 2. Możemy dorzucić do tego nawiasy, żeby całość była czytelniejsza. Czy to nam w czymś pomaga? Niektórzy uważają, że 4 razy 5 jest łatwiejsze do obliczenia. Na przykład mogę zliczać po 5. 5, 10, 15, 20. Tak samo 4 razy 2 też wydaje się dosyć proste, i w takim razie te obliczenia mogą być łatwiejsze. 4 razy 5 to 20, dodać 4 razy 2 to 8. 20 plus 8 to 28. W podobny sposób możemy skorzystać z tego wykresu na dole: 5 czwórek, czyli ta część to 4 razy 5, i do tego dodajemy 2 czwórki. Czyli tę część 4 razy 2, i również otrzymujemy w wyniku 4 razy 7. Podsumowując, zapamiętajcie, że nawet jeżeli nie wiecie albo nie pamiętacie, ile to jest 4 razy 7, nawet jeżeli nie macie możliwości poukładania wkurzonych kotów, zresztą lepiej ich unikać, to istnieją sposoby rozbicia liczb, które mnożymy na mniejsze, z którymi obliczenia są łatwiejsze. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Ile to jest 6 razy 9? Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie sami rozbić którąś z tych liczb, tak żeby było łatwiej liczyć. No to tak. Może wiecie, ile to jest 6 razy 10, i może wiecie też, ile to jest 6 razy 1. I jeżeli tak, to można przedstawić 9 jako 10 minus 1. To by oznaczało, że 6 razy 9. To to samo co 6 razy 10 minus 1. I wzorując się na tym, co zrobiliśmy przed chwilą, możemy napisać, że 6 razy 9 to to samo co 6 razy 10 minus 6 razy 1. Można powiedzieć, że rozdzieliłem szóstkę albo mnożenie razy szóstkę na poszczególne elementy tego nawiasu. To się nazywa rozdzielność mnożenia. No i jest prościej, bo 6 razy 10 to 60. A 6 razy 1 to 6. I to chyba można obliczyć w pamięci: 60 minus 6 to 54. Wiem, że możecie sobie pomyśleć, że na przykład 6 razy 9 to krótkie i oczywiste mnożenie, a tutaj dodajemy jakieś niepotrzebne czary Mary, jakieś dodatkowe znaki i działania. Liczb też jest więcej, ale chodzi o to, żebyśmy nauczyli się rozbijać trudniejsze albo większe zadania na mniejsze i prostsze. A najlepiej na takie, które obliczymy łatwo w pamięci. Jeżeli nie jesteście pewni, ile to jest 6 razy 9, to może łatwiej wam obliczyć 6 razy 10. 6 razy 1 jest chyba jeszcze łatwiejsze i w takim przypadku można 9 zamienić na 10 minus 1 i zamiast mnożenia odejmujemy 60 minus 6 i otrzymujemy poprawny wynik 54. Jeszcze raz. Może wiecie, ile to jest 6 razy 9, może wiecie również, ile to jest 4 razy 7, ale w przyszłości ta technika może przydać się przy obliczeniach z większymi liczbami przez rozbicie na mniejsze i prostsze zadania.